Śląsk jest dla mnie krainą różnorodności, wielu możliwości. Nie jest krainą moich przodków, ale jest krainą moich dzieci. Jest krainą przyszłości. Jest moją ojczyzną. Piotrowski jest etatowym aktorem Teatru Śląskiego. Przygodę ze sztuką zaczął wcześnie, bo w wieku 15 lat, gdy wspólnie z przyjaciółmi założył formację teatralno-kabaretową 3D. Później występował w Teatrze Młodzieżowym Michała Tramera, a także dołączył do Teatru Gry i Ludzie, którego dziś jest szefem. Powołał do życia Teatr Czwarta Scena, zrzeszający studentów i absolwentów Studium Aktorskiego Teatru Śląskiego. Dla nielotnych uczestników naszego programu dodam, że Peter był bardzo podobny do Karla i Mikołaja. Bardzo podobny. Miałem przyjemność Michała zaprosić do współpracy jeszcze jako ucznia szkoły przy teatrze i który grał w spektaklu, który jest dla nas niezwykle istotny, W piątej stronie świata. I Michał tam zagrał pięknie, a później go zaprosiłem na etat. Podczas okupacji spotykaliśmy się w budce w ogródku Lucjana. Budka Lucjana była naszą Polską pomniejszoną do kropli. Na swoim koncie ma nominację do Złotej Maski, stypendia marszałka województwa śląskiego w dziedzinie kultury, a za rolę Stiepana w Orzenku w reżyserii Mikołaja Kolady otrzymał nagrodę Związku Artystów Scen Polskich, ale aktor. Jest nuta świat, spuska jutko obluczka. Uważam, że to jest strasznie fajny facet przede wszystkim, ale też świetny aktor, reżyser, cudownie się rozwija, no i liczę na to, że i jego teatr Gry i Ludzie, którego jest szefem, zrobi jakiś spektakl ze współpracy z Teatrem Śląskim, no i że jego kariera, nie tylko aktorska, ale też reżyserska, filmowa, on robi genialne filmy, też się wspaniale potoczy, a ja będę mógł z dumą mówić, że tak, ten wspaniały laureat Oscara debiutował u mnie w moim spektaklu. Ale sporo zaczął już obrzucać dziurki. Mistrz olimpijski, piłce nożnej, duży raz Związku Radzieckiego i reprezentacja Wojskowa Polski. Pierwsza minuta gry i pierwszy atak drużyny Polski. Gra to dzisiaj nie ma wyłącznie pod bramką radziecką. A ci chłopcy wykazują, zdumiewają się szybkość. Przed do przodu, nie zatrzymuje się. I chcę jakby cały czas pogłębiać swój talent, rozwijać swoje marzenia, dążyć do celu. Też ma wspaniałą rodzinę i też jakby widzę, że to też dla niego jest bardzo ważne, więc to zawsze miło się patrzy, jeśli ktoś jest dobrze zapowiadającym się artystą i do tego jeszcze takim no, miłośnikiem swoich dzieci na przykład. Hej, panowie! Straciliście Śląsk 700 lat temu. A jednak garnęli się do nas, do tej Polski, której nie było. Podziękuj za to Bismarckowi. Szczekaj. Do Berlina powstanie wybuchło, ja mam tu Polskę do zrobienia. To po co pytasz? Pana droga do zawodu aktora rozpoczęła się bardzo wcześnie i była nieoczywista, bo zaczął pan się uczyć od razu grając, poprzez doświadczenie. Dlaczego akurat taki wybór? Tak się po prostu potoczyła moja droga. Ja zacząłem w zasadzie jeszcze w gimnazjum, grając w kabarecie, który przekroczył ramy szkolne i graliśmy na festiwalach na Pace Krakowskiej z kolegami. Potem trafiłem na zajęcia teatralne do Domu Kultury, gdzie uczył Michał Tramer. Jeden z członków Teatru Gry i Ludzie. W Teatrze Gry i Ludzie, już mając 17 lat, zacząłem pracować. Po 3 latach trafiłem do szkoły aktorskiej przy Teatrze Śląskim. Dzisiaj to Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego i miałem tę przyjemność grać w spektaklach, które tam się wtedy tworzyły. Między innymi w Piątej Stronie Świata i tak poznałem dyrektora
jeszcze wtedy nie dyrektora Teatru Śląskiego, ale oczywiście teraz tak, Roberta Talarczyka, który ten spektakl reżyserował, który wtedy zaufał mi i kilka lat później zaufał mi po raz kolejny, przyjmując mnie na etat do Teatru Śląskiego. A jakie są plusy, a jakie minusy takiego wchodzenia w zawód aktora? Z plusów na pewno to, że mogłem od razu poznać zespół stopniowo, a nie po prostu po szkole wchodząc na głęboką wodę, tylko małymi kroczkami, naprawdę drobnymi rolami gdzieś mogłem się sam oswajać i oswajać też zespół ze sobą. To na pewno jest duży plus. No oczywiście człowiek się uczy dużo szybciej, dużo, wydaje mi się, efektywniej przez praktykę. A z minusów, no to być może to, że nie kończąc szkoły publicznej pięcioletniej, być może zagrałem trochę mniej klasycznych rzeczy, chociaż też nie, bo w Szkole Aktorskiej Teatru Śląskiego przecież też grałem i w repertuarze Szekspira i Fredry, więc miałem też świetne zajęcia z nauki wiersza z Jerzym Głębinem. Wydaje mi się, że gdzieś jednak ten warsztat gdzieś też udało mi się zdobyć w trakcie tych 3 lat nauki w szkole aktorskiej. Myślę, że raczej plusy przeważają w tym momencie. Dzisiejszy teatr jest bardzo różnorodny i nieprzewidywalny. Bardzo trudno ponoć o taką uniwersalną strategię przygotowywania się do roli. Jaka jest pana strategia przygotowywania się do roli? Jak pan wchodzi w rolę? Chyba też różnorodnie. Ja w ogóle tak postrzegam sztukę jako coś, co powinno być różnorodne. Dla mnie nie ma jednego teatru, który jest właściwy i tak należy grać. Ostatnio przeczytałem artykuł, wywiad z jedną z najważniejszych polskich reżyserek i dyrektorek, która mówi, że źle są aktorzy uczeni. W szkołach powinni być uczeni tak, jak ona chce, żeby potem grali u niej w spektaklach. No i tak myślę sobie, że to nie jest dobra droga, że to jednak ta różnorodność jest potrzebna, bo po co my to wszyscy robimy? Dla widzów. Widzowie przychodzą z różnymi oczekiwaniami, więc my powinniśmy różne oczekiwania spełniać w sposób różny, robiąc różne spektakle. I klasykę, i współczesne rzeczy, i eksperymenty, to wszystko powinno się równoważyć. I wydaje mi się, że dobry teatr to taki, który równoważy te wszystkie elementy i pierwiastki. No i ja też jako aktor staram się podchodzić do każdej roli, do każdego spotkania z reżyserem i zespołem, który realizuje ten spektakl, w sposób szczególny, inny niż wcześniej. Nie mam jakiejś metody, którą zawsze wybieram, po prostu staram się reagować na to, co się dzieje i mam nadzieję, że to przynosi różnorodne efekty. Czy zatem aktorstwo to jest rzemiosło, czy suma doświadczeń? Myślę, że jedno i drugie, na pewno to rzemiosło jest potrzebne, dlatego że co wieczór musimy powtarzać pewne rzeczy. O ile w filmie łatwiej jest naturszczykowi zagrać, bo wystarczy mieć to raz zarejestrowane i to może wejść do filmu, o tyle w teatrze, no to już trzeba co wieczór umieć to powtarzać. No i do tego jest potrzebne rzemiosło. Potrzebne jest też do tego, żeby widzowie nas usłyszeli w ostatnim rzędzie. Więc na pewno jest to rzemiosło. Natomiast myślę, że suma doświadczeń to też jest bardzo istotna rzecz. Chociaż przychodzą młodzi aktorzy zupełnie bez wielu doświadczeń, są świetni na scenie, więc to też zależy, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, to sztuka jest różnorodna i to różnie bywa. Natomiast myślę, że im człowiek jest bardziej doświadczony, tym wydaje mi się, że może głębiej sięgnąć w postaci, w zasadzie głębiej sięgnąć w swoje wnętrze. A emocje? Na ile gra pan emocjami? One są potrzebne w tym zawodzie? Na pewno są potrzebne. Myślę, że ja ostatnio doszedłem do wniosku, pracuję też ze studentami, więc robiąc takie podstawowe ćwiczenia, ucząc warsztatu studentów, też sam wracam do tego, jak ja byłem uczony i do tego, co ja tak naprawdę myślę o tych podstawowych narzędziach aktorskich. Jednym z tych narzędzi są emocje. No i ostatnio doszedłem do wniosku, że emocje to są pewne stany psychofizyczne, które są pobudzane enzymami w naszym ciele.
No i aktor też powinien umieć sztucznie wywołać te procesy. Reakcje. Te reakcje, tak, które się dzieją w naszym wnętrzu, żeby móc uruchamiać te emocje. I to nie chodzi o to, żeby to zrobić umysłem, tylko żeby to zrobić właśnie psychofizycznie też. Emocje są jak mięśnie, to też powtarzam studentom. Jak ich nie ćwiczymy, nie używamy za często, to one słabną. A dla pana aktor jest w pełni artystą? To jest takie pytanie o to, na ile potrzebny jest panu w pracy reżyser? Myślę, że aktor może być artystą, ale nie musi być artystą. Znam takich aktorów, którzy tymi artystami się wcale nie czują, nie chcą czuć, nie potrzebują tego. Ale myślę, że mogą nimi być aktor. To też właśnie studentom powtarzam, że ja uważam, że aktor powinien być artystą. Że aktor powinien czuć świat w trochę inny sposób i przetwarzać go i pokazywać go widzom właśnie w taki sposób bardziej poetycki, dogłębny, inny. Czy mnie jest potrzebny reżyser? Myślę, że tak, zdecydowanie. Myślę, że każdemu aktorowi jest potrzebny reżyser. Reżyser ma szerszy ogląd całości, aktor jest od tego, żeby wykonać pewną część dzieła. Jest tylko częścią tego dzieła. A studia reżyserskie do czego były panu potrzebne? Dla siebie czy dla innych? Myślę, że przede wszystkim dla mnie. Ja w ogóle chciałem pójść na reżyserię teatralną, ale jako, że jestem szczęśliwym ojcem dwóch synów, nie chciałem jechać do Krakowa, gdzie jest najbliższa reżyseria teatralna. Więc spróbowałem reżyserii filmowej i to był w ogóle świetny wybór, bo dzięki temu w ogóle rozszerzyłem swoje narzędzia w zupełnie innym kierunku. Może nie zupełnie innym, ale nieco innym kierunku jednak. Reżyseria dała mi na pewno bardzo dużo takiej pewności siebie, bo to w ogóle jest też w aktorstwie bardzo, bardzo potrzebne, żeby być pewnym siebie, żeby się nie bać. Bardziej, żeby się nie bać. Myślę, że to jest w ogóle najważniejsza rzecz dla aktora do przepracowania w całym procesie swojej edukacji i kariery, żeby jak najmniej się bać. A na ile te doświadczenia teatralne przydatne są w filmie? Przekładają się na pracę w filmie? Myślę, że to, że jestem aktorem, pomaga mi jako reżyserowi komunikować się z aktorami, bo znam ten język, wiem, że aktor potrzebuje bardzo prostych uwag, najczęściej. Szybciej, wolniej, bo to są konkrety, które możemy zrealizować jako aktorzy. Natomiast okrągłe, filozoficzne zdania są na nic aktorowi, a często reżyserzy ich używają, to jest niepotrzebne, więc to na przykład jest jakiś rodzaj atutu. Wydaje mi się, że też jakiś rodzaj rytmu, który czuję w scenie jako aktor. Myślę, że to się przekłada na to, że jako reżyser też czuję rytm scen i tego, jak się sceny powinny zazębiać. Na pewno to są takie plusy, które można przełożyć bezpośrednio z teatru do filmu. Mnie w ogóle w szkole zarzucano, że robię bardzo teatralne filmy. Myślę, że częściowo była w tym jakaś prawda, częściowo po prostu byłem chłopakiem z teatru, więc w ten sposób mnie postrzegano i od razu na dzień dobry moje filmy były teatralne, bo koledzy, którzy robili też teatralne filmy, nie słyszeli tej uwagi, ale myślę, że w ogóle to też jest ciekawe, bo przecież są reżyserzy, którzy robią bardzo teatralne filmy, jak Wes Anderson, jak Fassbinder, no przecież to są to żywcem wzięte rzeczy z teatru, praktycznie rzecz biorąc. No i one są w porządku. Myślę, że w ogóle film tak samo jak teatr, jak w ogóle sztuka powinien być różnorodny i też inne spojrzenie jest równie ciekawe. Tak mi się wydaje, więc wydaje mi się, że teatr w filmie nie przeszkadza. To jest inne narzędzie, inna narracja. Jak się nauczy pewnych różnic, to myślę, że to może tylko pomóc. To jeszcze o różnorodności w pana życiu, bo wspomniał pan tutaj już o teatrze Gry i Ludzie. Początkowo był pan z nim związany jako aktor, dzisiaj jako prezes. Jak postrzega pan tę instytucję na teatralnej mapie Katowic?
Ja jestem w ogóle bardzo szczęśliwy z tego, że 6 lat temu zostałem dyrektorem artystycznym tego teatru. Jestem też bardzo szczęśliwy z tego powodu, że w tym roku udało nam się zmienić siedzibę i działamy teraz na scenie Gliwicka 120 w Katowicach. Mamy widownię na 300 osób, więc mamy teraz ogromne możliwości, jeśli chodzi o repertuar. I teraz do tej pory byliśmy raczej teatrem dla dzieci. Mamy 15 tytułów dla dzieci, natomiast od tego roku mocno rozwijamy naszą scenę dla dorosłych. Jesteśmy po premierze Zemsty w reżyserii fantastycznego Matteo Spiazziego, specjalisty od dell'arte, który jeździ po całym świecie, obecnie jest w Indiach. Reżyserował w kilkunastu krajach w Europie, zgodził się przyjechać do Polski, do Katowic, zrobił Zemstę w dell'arte właśnie, w maskach dell'artowskich. Fantastyczne spotkanie Fredry z tą klasyką włoskiego teatru. Także to było świetne w ogóle doświadczenie. Tam grałem Papkina. Potem mieliśmy taki spektakl Małżonkowie. To akurat gościnnie Teatr Rawa u nas zrobił spektakl gwiazdorski z Michałem Rolnickim, Dariuszem Niebudkiem i jeszcze innymi aktorami i aktorkami. Myślę, że to bardzo ciekawa, zabawna komedia. Gramy ją cały czas na scenie Gliwicka 120. Pod koniec grudnia będzie premiera akurat dla dzieci spektaklu Którędy do Yellowstone. To jest świetna książka Mizielińskich, którą zaadaptowałem i reżyseruję. 29 grudnia będzie premiera. A w tych różnych rolach do tej pory, co było dla Pana największym wyzwaniem? Myślę, że moim największym wyzwaniem do tej pory w teatrze był Mieczysław Wojnicz w Empuzjonie, bo to była moja pierwsza główna rola na dużej scenie największego teatru w województwie śląskim. No i tak, presja, która była z tym związana, była bardzo duża, ale jakoś udało mi się też dzięki mojej kochanej żonie mieć bardzo komfortowe warunki w pracy. Nic mnie wtedy nie rozpraszało, co jest bardzo szczególne, bo ja zwykle robię 10 rzeczy na raz. Wtedy robiłem tylko to, mogłem się w całości poświęcić tej roli i jestem z tego bardzo zadowolony, bo usłyszałem od wielu ludzi, których cenię, że to było dobre i udało się wiarygodnie tę postać stworzyć, nawet od samej Olgi Tokarczuk to usłyszałem, więc to było bardzo, bardzo dla mnie ważne doświadczenie. W tym pytaniu o rolę i wyzwania opowiedział Pan o roli teatralnej, a ja tutaj myślałam szeroko i o filmie, i o teatrze gry i ludzie. Czy znaczy to, że przede wszystkim czuje się Pan aktorem? A to widzi Pani, chyba Pani trafiła bardzo, bardzo ciekawy punkt. Nie wiem, faktycznie, no chyba w ogóle jeśli myśleć o całym moim życiu, to najważniejszą rolą, jaką mam, to rola męża i ojca, bez dwóch zdań, i najtrudniejsza, z którą codziennie się borykam i daje mi ona ogromną satysfakcję, radość, ale też czasami oczywiście złość i pewnego rodzaju negatywne emocje, jak to zwykle w relacjach rodzinnych. Ale no, myślę, że bez tego nie byłbym tam, gdzie jestem na pewno. Jeśli chodzi w ogóle o moją karierę, to tego staram się to jakoś równoważyć, no bo jest i dyrektorowanie, i reżyserowanie, i pisanie, i granie, i uczenie się, i uczenie innych, więc jest dużo tego. Staram się po prostu w danym momencie skupiać na tym, co robię i wtedy to jest dla mnie najważniejsze. Którego segmentu dotyczy? Pisania. Pisania, bo to akurat robię najmniej tego robię, a to jest chyba coś,
jak wyobrażam sobie siebie, też pytam często studentów, gdzie byliście 10 lat temu i jak wyobrażacie sobie siebie za 10 lat. I jak ja sobie siebie wyobrażam za 10 lat, no to chciałbym mieszkać gdzieś, gdzie jest cicho, gdzie jest mało ludzi i pisać.